Dzień dobry, witam was w największym na polskim YouTubie openingu Prize Packów. Prize Packi to paczki, które otrzymujecie za udział w ligach Pokémon oraz uczestnictwo na turniejach, czy to League Challenge'ach, czy League Cup'ach. Jak widzicie, Prize Packi wychodziły w kilku seriach. Serii pierwszej, drugiej, trzeciej i czwartej. Została zapowiedziana również seria piąta, w której będą do trafienia Ace Packi. Tutaj ich nie trafimy, ale od najnowszej serii takie karty będziemy mogli w ich zdobyć. Na stole w tym momencie widzicie 50 prize packów i ja będę przez nie przelatywał po prostu. Zaczniemy od serii czwartej, potem trzecia, druga i pierwsza. Z serii pierwszej i drugiej chyba już nie da się nigdzie dostać prize packów, także to są te, które mi zostały, bo ich nie otworzyłem specjalnie do tego filmu. Reszta chyba dalej jest rozdawana na turniejach. Obczajcie wasze lokalne ligi i trafiajcie dobre karty. Czym się charakteryzują karty z prize packów? Prize packi mają 6 kart i każda karta posiada logo ligi Pokémon. Tak właśnie się ono prezentuje i znajdują się w nich różne grywalne karty. Jest specjalny holo pattern do prize packów. Wygląda tak, jest takie kropeczki, ciapeczki. I dwie karty trafiają się holo. Można trafić eksy, można trafić wszystko tak naprawdę. Tylko nie jest speki, bo one wchodzą od wersji piątej, od serii piątej tak naprawdę. Kod jest również na prize packa, ale na online, na live'ie te karty już nie posiadają tego kodu. Także to jest po prostu kod na booster 6 kart. Tutaj mamy holo energię. Energie też tutaj się trafiają holo. Jak widzicie, mogą pojawiać się nawet na nich Swirle. I trafiły się dwie energie holo. Także spoko. Energie holo są gigoładne i to jest jeden z fajniejszych trafów z prize packów, przynajmniej dla mnie. Ale również trafiają się tutaj dość drogie karty. Są w prize packach Charizardy, są Ewilucje, także tu może się kilka droższych kart również trafić. Wydaje mi się, że nie z serii czwartej, bo ta seria chyba dropi najgorzej ze wszystkich, aczkolwiek pozostałe serie dajmy im szansę jeszcze. Research, Ultra Ball i Arwen. Na pewno prize packi z serii drugiej posiadały Ewilucję VMAX w wersji prize packowej z tym z logiem właśnie ligi. I te prize packi będą dość drogie i te karty są dość drogie. Nie pamiętam dokładnie cen, aczkolwiek fajnie by było taką trafić. Prize packów z serii drugiej na dzisiaj mam przygotowane dwa. Tak jak mówię, już je troszeczkę otwierałem na kanale, czy to na shortach gdzieś, także nie mam tego aż tak dużo, ale liczę, że mimo wszystko uda się coś trafić. Jak widzicie, bardzo ten produkt jest dedykowany dla graczy, także trafiają się w nim karty dość specyficzne, bo to są karty, które odnajdywały swoje zastosowanie albo odnajdują dalej w taliach. Także z tego powodu wiele kanałów na polskim YouTubie tego nie otwiera, no bo to jest produkt taki typowo dla graczy i w zasadzie tylko gracze mają do niego dostęp, tego nie da się kupić. Przynajmniej nie z pierwszej ręki, nie da się tego kupić od sklepu, gdyż sklepy tych prize packów po prostu nie mogą sprzedawać, mogą je tylko właśnie rozdawać za udział na ligach czy uczestnictwo i wygrywanie w turniejach. Dobra, pooglądajmy trochę te karty. Luminous Energia, Dragonite, jest Holo Energia Elektryczna i Arwen. Także w większości te prize packi są zapełnione trainerami. Coś, co interesuje w głównej mierze graczy, gdyż większość talii składa się z trainerów. To jest prosta zależność. Pokémony nie są aż tak istotne w taliach. Chociaż wszystkie talie zawdzięczają swoje nazwy od Pokémonów, to jednak ponad 30 kart w danej talii zwykle to są trainery. Luminous Energia, zobaczcie, to jest taki reverse holo pattern. Nie wiem, czy coś takiego jest popularne w tych prize packach. I Fortress EX, i jak widzicie, EX-y też posiadają znaczek ligi Pokémon. Lećmy dalej, tutaj będę szybko po prostu przez nie przechodził i opowiadał, co tutaj jeszcze można
trafić, ale jak widzicie, trafiają się głównie te same karty. Także super rody, lot vacuumy, bossy, researche. I jeszcze nie przydrażył mi się jak na razie żaden mocniejszy drop. Kwakwawal, trekking shoes i ultra ball holo. Dwa holo w każdym boosterze. Czyli dwie szanse na dobrą kartę. Z tego co widzieliśmy, jeden może być rewers. Chociaż to się nie do końca tak trafia, że to jest ten jeden rewers. Nie mam pojęcia jaka jest tutaj ostatecznie zależność. I to się troszeczkę wydaje mi... To się troszeczkę zmieniało na przestrzeni kolejnych price packów, kolejnych edycji. Także seria czwarta zawiera i V-ki i X-y nawet. Wcześniej trafiliśmy Kisuan Gudre V. Kodzik dla was, jedną do przodu przekładam. No i patrzmy dalej, Energia Reversal, Boss Order, Super Rod i Tinglu i X. Jak widzicie, ten symbol może być i po lewej i po prawej stronie, w zależności jak to właśnie pasuje do karty. Kodzik dla was, jeden do przodu i proszę bardzo. Reversal Energia, Trekking Shoes, Research, Energia, Tama, aż 4 Swirle, przynajmniej 4 widzę, może jest tu ich więcej, też fajnie, i Driflon. Ostatni booster serii czwartej. Tak jak mówię, czwarta seria nie robi dobrze. Tutaj pull rate'u nie ma jakiegoś szczególnie dużego. Jest dużo dobrych kart, ale... O, dwie energie. Ale to nie jest tak, że trafiamy co chwilę jakiegoś drugiego exa, V-kę i tak dalej. Tutaj właśnie głównie holo trainery, czy tam holo mniejsze jakieś pokemony. Seria trzecia. Patrzmy na to. Muk, Arwen, jak widzicie, karty się też powtarzają między seriami. To nie jest tak, że jedna karta może występować tylko w jednej serii. Arwen trafiał się i w drugiej, i w trzeciej, i w czwartej. Może nawet w drugiej też, bo to była dosyć popularna karta przez wszystkie edycje. Od jakiegoś czasu po prostu była dość mocno grywalna. Aczkolwiek pełnych list na pamięć nie znam. Luminion V Price Pack. Fajne. I takie karty mi się podobają, właśnie jak trafiamy jakąś fałkę. Wersje price packowe są droższe niż te zwykłe. Jednak ten symbol podnosi wartość karty. Także o tyle spoko. Grand, Revavrum, Ultra Ball i Basculin. Kodzik dla was. Jedna do przodu. Energia, Kolresik, Solrock, Snorlax, Cancelling Colon i Regidrago V. I to jest bardzo dobra karta. Aktualnie talia na Regidrago jest jedną z najlepszych talii. A ja nie posiadam żadnych Regidrago aktualnie, także to będzie mój pierwszy. Może malutki krok poczyniłem w stronę tej talii. Pod helmek, jak widzicie, na holo, na ostatnim slocie jest garnek po prostu. Takie rzeczy tylko w price packach, bo normalnie normalnych boosterów na ostatnim slocie rerki, no nie traficie garnka. A tutaj proszę bardzo, jest i garnek. Silene, Research, Electric Generator i Fire Energia. Bardzo ładne są te energie z price packowe. To jest jeden z moich ulubionych dropów. Już to chyba dzisiaj powiedziałem, ale podkreślę to jeszcze raz. Pricepackowe energie wyglądają giga dobrze. Te holo, no bo te zwykłe no, niczym się nie odróżniają od pozostałych. V-Barrel, Generator i Arceus V-Star. I to jest bardzo dobry drop. I to pewnie będzie jeden z droższych dropów. Arceus V-Star, wersja pricepackowa. W pricepackach nie da się trafić wersji Altar, Full Art i tak dalej. Wszystkie karty są w wersjach podstawowych, wszystkie V-ki, X-y i tak dalej są w wersjach podstawowych. Aczkolwiek sama obecność symbolu price packa no działa tak, że ta karta i tak jest sporo więcej warta. No najlepsze karty z tych price packów to są zdecydowanie Charizardy, które pojawiły się na pewno w serii drugiej. Wydaje mi się, że w serii trzeciej też można trafić, w serii pierwszej też. Także trafić takiego Charizarda byłoby spoko. Oczywiście są różne Charizardy,
Radiant Zard, Charizard VMAX. Nie wiem, czy Vistar był kiedykolwiek w pricepackowych edycjach, ale możemy się o tym przekonać, jeśli go trafimy. Kodzik dla was, jedna do przodu. I lećmy sobie dalej. Mirage Kate, Wigardka, Haulucha, Research i Jacek. W serii trzeciej boosterów miałem przygotowanych 28, zdaje się, albo 29, także tego było najwięcej. To był okres, w którym byłem najbardziej aktywny, jeśli chodzi o granie na lidze. Dlatego mam tego zdecydowanie najwięcej. Gallade, Grotl Holo i Arwen Holo. Arwenów też się trafiło chyba z 5, jak nie lepiej. Przynajmniej tej wersji Holo. Kodzik dla was, jedno do przodu. Energia i Temple of Sinnoh. Magma Basin, Irida, Nest Ball i Mroczna Energia. Cieszę się z tego dropu. Nie wiem w sumie, czy ta wartość tych energii jest jakaś, ale wiem, że na pewno włożone do talii bardzo ładnie wyglądają. A ja chciałbym, żeby moja talia prezentowała się dobrze na turniejach. Grotl i po raz kolejny Arwen. Jeden. Kodzik dla was, jedno do przodu. No i co dalej? Rare Candy, Pokegear, Haulucha, Damage Pump i Double Turbo Energia w takim ciekawym arcie. Jak widzicie, ten art nie jest full holo, jest tylko część zapełniona holo. Nie wiem, dlaczego oni to tak zrobili, bo to nie jest chyba rewers jakiś. Po prostu do tego miejsca jest hologram, kropki się świecą i nic ponadto. Widzę jednego Swirla nawet na tej karcie, nie wiem, czy go widać w kamerze. O, teraz powinno być go widać. Także podkreślę to jeszcze raz. Te boostery od zwykłych, tych, które można kupić w sklepach, dużo się różnią. Ale to dobrze, ale to fajnie, bo dzięki temu właśnie można mieć wyjątkowe karty. I to generalnie jest fajny krok ze strony The Pokemon Company, że docenia graczy w jakiś sposób. Bardzo dużo produktów, bardzo dużo kart jest dedykowanym kolekcjonerom, tak żeby były ładne, tak żeby były drogie, niekoniecznie żeby były grywalne. Tutaj jest coś specjalnie właśnie dla graczy i no mamy taką swoje poletko, powiedziałbym, coś co jest tylko dla nas. Beach Court, Lunatode, Regigigas, Nest Ball i po raz kolejny Mroczna Energia. Tu też jest chyba 5 Swirli, tak na pierwszy rzut oka. Nie wiem, czy te Swirle podnoszą wartość tych kart tak naprawdę, ale fajnie wyglądają. Jedno do przodu i lećmy dalej. Beach Court, Roxanne, Professor Research, Gastificax i Raikouvi. Jak widzicie, niedużo tych fałek dropnęło, niedużo eksów. Ale jak już dropią, no to fajne. Bo grywalne. Tak naprawdę w tych price packach nie ma bardzo niegrywalnych kart. Wszystko pojawiało się z mniejszym lub większym sukcesem, ale pojawiało się jednak w taliach. Kodzik standardowo dla was, jedna do przodu po raz kolejny. Jak widzicie, po przełożeniu jednej do przodu zawsze trafia się na pierwszym slocie energia. I Miraidon X, proszę bardzo. No to chyba wiem, czym będę grał. Jak trafiłem Raikou V-kę Miraidona X-a, trzeba grać talią na Miraidonie. Nie ma wyjścia, price packi prawdę powiedzą. Defiance Band, Forest Sealstone, Ultra Ball i Giratina Vistar. Zaczęło dropić, moi drodzy. Zaczęło dropić i to bardzo dobrze. Giratina Vistar, jedna z lepszych kart, które można trafić właśnie z price packów. Także kozacko. Chciałbym jeszcze dupnąć jakiegoś Charizarda i można iść do domu. Ale to może z serii drugiej. Albo Eviolucję jakąś drogą. Na razie Basculin. Kodzik, jedna do przodu i lećmy dalej. Penny, Confi, Basculin i Damage Pump. Pochwaliłem tylko, że zaczęło dropić i przestało. Ale cóż zrobisz, nic nie zrobisz. Jedna do przodu,
Energia i Torton, Mirage Gate, Gengar, Ultra Ball i Switch Card. No to szybko do następnego boostera. I mamy Mirage Gate'a, Sileen, Liparda, Researcha i Holo Energia. Dużo tych Holo Energii trafiło. To już chyba jest z 10, z 15. Szczodrze nimi rzuca. Zwykła energia, Arezu, Canceling Clone, Regidrago, ale niestety nie Fałka, Manaphy i Ampharos EX. No to jedna z tych kart, które raczej mniej pograły niż więcej, ale to jest kolejny X. Kodzik dla was, przekładam i tak. Energia, Heavy Ball, Generator, Regirock. Holo Energia też z mnóstwem Swirly i Radiant Eternatus. Jak widzicie, Radianty też się trafiają. Wspomniałem o Radiant Charizardzie, zapomniałem, że Radiant Eternatus w ogóle istnieje. I proszę bardzo, tutaj się właśnie trafił. Ostatni prize pack serii trzeciej. Przejdziemy zaraz do najciekawszego momentu filmu, czyli prize packów serii drugiej i pierwszej. Lunatode, Dragonite, Damage Pump i Double Turbo Energia też w tym takim dziwnym hologramie. Dwa prize packi serii drugiej i jeden prize pack serii pierwszej. Proszę o jakąś ewolucję i będę mega szczęśliwy. Tutaj zobaczcie, już będą starsze karty, te, które już powyrotowywały. I tutaj nie jestem pewny, czy przekładać. Przełożę tam jedną, zobaczymy, czy będzie energia. Jest energia na przodzie, okej. Okay. Czyli jest energia. Power Tablet, który już wyrotował. Rescue Carrier. Bronzong. Malamar, i tu widzicie, jest to stare holo, nie ma jeszcze tego nowego w ciapki. I Stormy Mountain. Także na przestrzeni edycji te hologramy również się zmieniały, sporo się zmieniało w tych price packach tak naprawdę. Jak widzicie, układ kodu, który jest tutaj tyłem, także kodzik dla was, przełożę sobie tą energię. No i proszę, Dunsparce, Echoing Horn, spoilerowałem, Altaria, Handum, Holo, no i Ewolucja? Nie. Fluffy, Holo. No i ostatni. Prize pack serii pierwszej. Dawno ich nie otwierałem. Nie pamiętam dokładnie, kiedy prize packi miały swoją premierę. Jakoś po pandemii, jakoś kiedy te ligi w ogóle mogły wracać. Tu też jest kodzik, proszę bardzo. Tu też chyba się przekładało jedną. Tak jest, jest energia. Widzicie jeszcze ten stary pattern energii. Rapid Strike energia. Ordinary Rod. Smeargle. Empoleon V, proszę bardzo. I Vaporeon VMAX. I to może być droga karta. I aż sobie sprawdzę, ile ona kosztuje. Wy widzicie cenę na ekranie. To może być drop tego odcinka. Piękny Vaporeonik. No kozacko. Cieszę się, że tak zbudowane napięcie, magia ostatniego boostera i udało się trafić coś dobrego w ostatnim boosterze. Aż sobie go zakoszulkuję od razu. Pyk. Tak się prezentuje w koszulce. I to tyle, jeśli chodzi o prize packi. Mam nadzieję, że było to dla was ciekawe, bo raczej z tego co wiem, niewiele osób je otwiera, gdyż na YouTubie przede wszystkim niewiele osób je otwiera, gdyż no nie są to produkty dostępne w sprzedaży po prostu i nie tak łatwo je dostać. Dziękuję wam bardzo za uwagę, dziękuję wszystkim wspierającym tego kanału. Jesteście cudowni, trzymajcie się i do następnego filmu.